kim jestem, tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Albowiem jestem tego pewna, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Oddawać za braci.
po tym poznaliśmy miłość Bożą, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej będziesz miłował Go. To jest największe i pierwsze przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej będziesz miłował Go. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Będziesz miłował Pana Boga, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej będziesz miłował Go. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Będziesz miłował Pana Boga, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej będziesz miłował Go. To jest największe i pierwsze przykazanie. To jest największe i pierwsze przykazanie. To jest największe i pierwsze przykazanie. Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie i otworzywszy usta swoje nauczał ich. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, we'll be right back.
błogosławieni, pokój czyniący, bo oni będą nazwani. Oni będą nazwani dziećmi Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie.
jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego. Całe prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego. Będziesz miłował bliźniego swego. Będziesz miłował jak siebie samego. Będziesz miłował bliźniego swego. Będziesz miłował jak siebie samego. Całe prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego. Całe prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego. Będziesz miłował bliźniego swego. Będziesz miłował jak siebie samego. Będziesz miłował bliźniego swego. Będziesz miłował jak siebie samego. Będziesz miłował bliźniego swego. Będziesz miłował jak siebie samego. Będziesz miłował bliźniego swego. Będziesz miłował jak siebie samego. Będziesz miłował bliźniego swego. Będziesz miłował jak siebie samego. Wszyscy grzeszyli brakiem chwały Bożej.
którzy go przyjęli, dał moc stać się dziećmi. Dał moc stać się dziećmi, stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał moc stać się dziećmi. Dał moc stać się dziećmi, stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Tym zaś, którzy go przyjęli, miał moc stać się dziećmi. Miał moc stać się dziećmi, stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ja daję im żywot wieczny i nie giną, nie giną na wieki. I ja daję im żywot wieczny i nie giną, nie giną na wieki. I ja daję im żywot wieczny i nie giną, nie giną na wieki. I ja daję im żywot wieczny i nie giną, nie giną na wieki. Żywot wieczny i nie giną, nie giną na wieki. I ja daję im żywot wieczny i nie giną, nie giną na wieki. I ja daję im żywot wieczny i nie giną, nie giną na wieki. I ja daję im żywot wieczny i nie giną, nie giną na wieki. Pierwsze rzeczy przeminęły i że w ten, który się
czy przeminęły, oto wszystko stało się nowe. Słowa te są pewne i prawdziwe, słowa te są pewne i prawdziwe. Ja widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Ja nie widziałem, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Złote ulice, złote ulice, tak jasno śnią, czy widzisz je? Perłowe bramy, perłowe bramy, szeroko otwarte. Wszystko nowe, wszystko stało się nowe, wszystko nowe, stało się. Znosząc jedni drugich,
się w miłość. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, ponad wszystko przyobleczcie się w miłość. Ponad wszystko przyobleczcie się w miłość. W miłość przyobleczcie się. Nowe.
Bożego, musisz na nowo narodzić się. Dlatego mówię ci, nie dziw się. Musisz na nowo narodzić się. Jeśli się nie narodzicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jeśli się nie narodzicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Musisz na nowo narodzić się. Dlatego mówię ci, nie dziw się. Musisz na nowo narodzić się. Jeśli wyznasz ustami, uwierzysz w sercu, zbawiony będziesz. Zbawiony będziesz. Zbawiony będziesz. Jeśli wyznasz ustami, uwierzysz w sercu, zbawiony będziesz. Bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się zbawiony będziesz, zbawiony będziesz. Jeśli wyznasz ustami, uwierzysz w sercu, zbawiony będziesz, zbawiony będziesz, zbawiony będziesz. Jeśli wyznasz ustami, uwierzysz w sercu, zbawiony będziesz. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim. Jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy proszą Go. O ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy proszą Go. Jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy proszą Go. O ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy proszą Go. Proście Go. Jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, jeśli wy, którzy Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy proszą Go.
ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Choć me ciało i serce zawiera, to jednak Bóg jest siłą serca mego i mą opoką na wieki. Choć me ciało i serce zawiera, to jednak Bóg jest siłą serca mego. Rozkoszuje się w zakonie Pana, Jego prawo rozważa nocą i dniem. Kto rozkoszuje się w zakonie Pana, Jego prawo rozważa nocą i dniem. Nocą i dniem, 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 nocą i dniem. Nie tak jest bezbożnymi, lecz są jak plewa, którą roznosi wiatr. Lecz nie tak jest bezbożnymi, lecz są jak plewa, którą roznosi wiatr. Roznosi wiatr, roznosi wiatr, roznosi wiatr, roznosi wiatr, roznosi wiatr, roznosi wiatr, roznosi wiatr. Gdyż Pan zna drogę sprawiedliwą, lecz droga bezbożnych na pewno zginie. Gdyż Pan zna drogę sprawiedliwego, lecz droga bezbożnych na pewno zginie. Na pewno zginie, 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 na pewno zginie. Lecz Pan będzie się śmiał z jego nieszczęść. 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 Będzie się śmiał, będzie się śmiał, będzie się śmiał, będzie się śmiał. Wszystko mogę zrobić w Chrystusie. Wszystko mogę zrobić w Chrystusie, wszystko mogę zrobić w Chrystusie, wszystko mogę zrobić w Chrystusie. Wszystko mogę, 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 wszystko mogę. Kto rozkoszuje się w zakonie Pana, Jego prawo rozważa nocą i dniem. Kto rozkoszuje się w zakonie Pana, Jego prawo rozważa nocą i dniem. Nocą i dniem, 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 nocą i dniem. Powiada pismo, z wnętrza jego popłyną. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną. Rzeki, rzeki, popłyną rzeki wody żywej, żywej wody. Rzeki, rzeki, popłyną rzeki wody żywej, popłyną rzeki wody żywej. To mówił, mówił o duchu, którego mieli otrzymać.
którzy uwierzyli w Niego. Rzeki, płyną rzeki wody żywej. Rzeki, popłyną rzeki wody żywej. Popłyną rzeki wody żywej. I oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
się, kto nie chlubi. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jest dobrotliwa i nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie zawodzi. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa i nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie zawodzi. Wszystko niech się dzieje u was, miłości. Wszystko niech się dzieje u was, miłości. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie zawodzi. Wszystko niech się dzieje u was, miłości. 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 Lecz z nich największa jest miłość.
teraz więc pozostaje wiele nadzieja i miłość. Lecz z nich największa jest miłość. Jeśli nie miłuje się, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jeśli nie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem,
który cię ujął za twoją prawicę i który mówi do ciebie: nie bój się. Ja Pan jestem twoim Bogiem, który cię ujął za twoją prawicę i który mówi do ciebie: nie bój się. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim wzmocnię cię i dam ci pomoc i podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twym. Ja Pan jestem twoim Bogiem, który cię ujął za twoją prawicę i który mówię do ciebie: nie bój się. Ja Pan jestem twoim Bogiem, który cię ujął za twoją prawicę i który mówi do ciebie: nie bój się. Ja ci pomogę. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Ten przebywa w cieniu wszechmocnego, mówi do Pana: ucieczko i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy. On wybawi cię, bo On wybawi cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy. On wybawi cię. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą, tarczą i puchlerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego. Ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, co grasuje w ciemności. Nie ulękniesz się strzały lecącej za dnia,
ani moru, co poraża w południe. Chociaż padnie u bogów tego tysiąc, a 10 000 po prawicy twojej. Chociaż padnie u bogów tego tysiąc, a 10 000 po prawicy twojej. Do ciebie to jednak się nie przybliży, do ciebie to jednak nie przybliży się. Do ciebie to jednak się nie przybliży, do ciebie to jednak nie przybliży się. Na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał, oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, najwyższego uczyniłeś swą ostoją. Nie dosięgnie cię nic złego, nie dosięgnie cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu twego. Nie dosięgnie cię nic złego, nie dosięgnie cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu twego. Albowiem aniołom swoim poleci, by cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Bo on wybawi cię z sidła ptasznika, od głównej zarazy on wybawi cię. Bo on wybawi cię z sidła ptasznika, od głównej zarazy on wybawi cię. Nie dosięgnie cię nic złego, nie dosięgnie cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu twego. Nie dosięgnie cię nic złego, nie dosięgnie cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu twego. Thank you.
górkę się zastanę, jednak moja łaska nie opuści cię, nie porzucę cię. Zawiodła żadna z dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły i nie zawiodło z nich żadne słowo. Wszystkie się wam wypełniły i nie zawiodło z nich żadne słowo. Nie zawiodła żadna z dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły i nie zawiodło z nich żadne słowo. Wszystkie się wam wypełniły i nie zawiodło z nich żadne słowo. Wszystkie się wam wypełniły i nie zawiodło z nich żadne słowo.
oto stoję, stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, i otworzy, otworzy swego serca drzwi, wstąpię do niego i będę z nim. Oto stoję, stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, i otworzy, otworzy swego serca drzwi, wstąpię do niego i będę z nim. Oto stoję, oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, i otworzy, otworzy swego serca drzwi, wstąpię do niego i będę z nim. I otworzy, otworzy swego serca drzwi, wstąpię do niego i będę z nim. Przeciw takim nie ma prawa.
aby radość wasza była zupełna. To wszystko powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucierpieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Należymy, myśmy ludem, ludem Jego i
trzodą pastwiska jego. Wejdzie w bramę jego dziękczynienie, ze wsiąki jego pieśni chwały. Wysławiajcie, wysławiajcie jego, błogosławcie imieniu jego, albowiem Pan jest dobry, na wieki łaska jego, a wierność, wierność jego, z pokolenia w pokolenie. Alleluja, glory, alleluja, 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 alleluja, glory, alleluja. Wykrzykuj Panu cała ziemia, służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego, przed oblicze Jego z weselem. Wierzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem, ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Będzie prawy Jego dziękczynienie, ze świątyń Jego spisze chwały. Wysławiajcie, wysławiajcie Jego, błogosławcie imieniu Jego. Aleluja, glory, aleluja, aleluja, glory, aleluja, aleluja.
się działo i stanie się ostateczne dni. Mówi Pan, wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Prorokować będą synowie wasi, prorokować będą córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. I stanie się ostateczne dni, mówi Pan, wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I stanie się ostateczne dni, mówi Pan, wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Prorokować będą synowie wasi, prorokować będą córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. I stanie się ostateczny. Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko. Wszystko, co powiedziałem wam. Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko. Wszystko, co powiedziałem wam. Wszystko, co powiedziałem wam. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poszlę od Ojca, od Ojca. Duch prawdy, co od Ojca wychodzi, wychodzi od Ojca, od Ojca. Złoży świadectwo o mnie, złoży świadectwo o mnie. Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko. Wszystko, co powiedziałem wam. Wszystko, co powiedziałem wam. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, od Ojca. Duch prawdy, co od Ojca wychodzi, wychodzi od Ojca, od Ojca. Złoży świadectwo o mnie, złoży świadectwo o mnie, złoży świadectwo o mnie. Albowiem tak Bóg umiłował się.
że syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał. Ojciec posłał syna jako zbawiciela świata. Kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, gdyż Jezus jest Bogiem i życie wieczne. A bowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał. Bóg tak umiłował ten świat. Jednemu z tych najmniejszych moich braci mnie uczyniliście. Uczyniliście mi. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci mnie uczyniliście. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Takie bowiem jest prawo i prorocy. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Uczyniliście mi. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Takie bowiem jest prawo i prorocy. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Uczyniliście. Mnie uczyniliście. Uczyniliście. Mnie uczyniliście. Uczyniliście. Mnie uczyniliście. Jest.
jest z Boga, miłość z Boga jest. Miłość jest z Boga, miłość z Boga jest.
oddają ci, którzy kochają słowo Twe. I nic nie urazi ich, nic ich nie urazi. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twe, bo nie odpuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twe, bo nie ziemię. On nie pozwoli
zachwiać się twej nodze, ani się zdrzemnie ten, który cię strzeże. Oto nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan Bóg cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twoim boku prawym. Za dnia nie poradzi cię słońce, ni księżyc wśród nocy. Pan cię chroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia. Teraz i po wszystkie czasy znoszę swe oczy ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze, ani się zdrzemnie ten, który cię strzeże. Oto nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan Bóg cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twoim boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce, ni księżyc wśród nocy. Pan cię chroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia. Wszystkie czasy, teraz i po wszystkie czasy, teraz i po wszystkie czasy. Przez kąpiel odrodzenia.
zbawienie przez Ducha Świętego. Zbawił nas nie ze względu na uczynki, lecz zbawił nas z miłosierdzia swego. Zbawił nas z miłosierdzia swego. Gdy ten stary świat przeminie, będzie to świat cudowniejszy niż nasze najwspanialsze marzenia, przygotowany dla nas przez naszego kochającego Ojca, który nie tylko chce dać nam szczęście tam, ale czyni nas szczęśliwymi tutaj i teraz. On kocha nas tak bardzo, że wydał na śmierć swego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, żebyśmy my nie musieli cierpieć za nasze grzechy, ale mogli otrzymać przebaczenie, miłość, szczęście i pokój oraz byli uwolnieni od lęku teraz i na zawsze. Możesz wejść w ten wspaniały świat w tej chwili, jeśli tylko otworzysz drzwi swojego serca i wpuścisz Jego miłość. Po prostu powiedz: Jezu, chcę być częścią Twojego cudownego świata teraz i na zawsze. Wybacz mi, proszę, mój egoizm i brak miłości. Wejdź do mojego serca i wypełnij mnie Twoją miłością. W imię Jezusa. Amen. Teraz, gdy Jezus żyje w Twoim sercu, On nigdy Cię nie opuści. Jezus obiecał Ci świat pełen miłości i dał Ci nadprzyrodzoną moc zmieniania rzeczy, zarówno w Twoim własnym życiu, jak i w życiach innych. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak możesz najbardziej skutecznie używać tę moc miłości, którą On Ci dał, i gdybyś chciał usłyszeć więcej o tym przepięknym świecie,
który wkrótce nadejdzie, napisz do nas jeszcze dzisiaj na adres podany na okładce kasety, a chętnie podzielimy się z Tobą tymi zadziwiającymi, wspaniałymi, a zarazem prawdziwymi rzeczami. Kochamy Cię i cieszymy się, że Ty również podjąłeś decyzję, by żyć w miłości. Niech Bóg Ci błogosławi i pomaga Ci zawsze kochać.